Bardzo serdecznie witam uczestników Mistrzostw Ziem Zachodnich w kickboxingu seniorów i juniorów imienia Pawła Mikołajczaka. Bardzo serdecznie witam mamę Pawła, panią Genowefę Mikołajczak, która dotarła do nas wraz ze swoją wnuczką Antosią, córką Pawła oraz swoją siostrą, ciocią Pawła Mikołajczaka. Witam, myślę, że po kolei, pana starostę leszyńskiego Jarosława Baczyniaka. Witam burmistrza miasta i gminy Rydzyna, która tak jest gościnna dla sekcji boksu i piłki boksingu Polonii, pana Kornela Marterza, który dotarł do nas w towarzystwie skarbnika pana Wojciecha Antoniaka oraz przewodniczącego Komisji Oświaty i Sportu, pana Bonifacego Skrzypczaka. Witam również wiceprezesa Polonii Leszka, pana Ireneusza Kaczmarka. O oficjalne otwarcie tych zawodów poproszę gospodarza tego terenu, pana burmistrza Kornela Malcherka. Dzień dobry, witam serdecznie pana prezesa, zawodników, sędziów, pana starostę, panów radnych. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Was w naszych drogach. Tak jak pan Stępczak powiedział, Rydzyna gościnna. Jesteśmy nie tylko dla kickboxingu gościnni, ale dla całego sportu. Cieszę się, że w pięknej Rydzynie jesteśmy. A dlaczego w pięknej? Za chwilę powiem. Niespełna rok temu wspólnie z panem starostą leszczyńskim Jarosławem Wawrzyniakiem odbieraliśmy z rąk pana prezydenta Andrzeja Dudy Rydzyna pomnikiem historii. Piękny zamek, oficyny, w których mieści się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, rynek, kościół parafialny, zbór ewangelicki oraz miejsce dla rekreacji, zbiornik retencyjny. Szanowni Państwo, jest to wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie, dla pana starosty jako władz, ale dla całej społeczności lokalnej. W przerwie czy po zakończeniu zawodów zapraszam wszystkich do perełki baroku, którą jest Rydzyna. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować panu prezesowi Albinowi Putnickiemu za kultywowanie tradycji memoriału kolegi Pawła Mikołajczaka oraz mamie, rodzinie, że jesteście z nami. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym drodzy zawodnicy, w dniu dzisiejszym życzę Wam zwycięstw, samych sukcesów, żeby te eliminacje były przetarciem do finałów w Kaliszu i mam nadzieję, że Rydzynę zawsze będziecie dobrze pamiętać i dobrze mówić o społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Delegatem na tym turniej jest pan Albin Putnicki. Sędzią głównym pani Cecylia Putnicka. Sędziowa będą panowie Dominik Szymczak, Rafał Bałachowski, Adam Sadura, Adrian Krawarczyk, Jerzy Radomski i Tomasz Sroka. Bardzo serdecznie witam zawodniczki i zawodników następujących klubów. Fight Club Zielona Góra, Gym Team Piła, Headband Team, klub sportowy Sporty Walki Poznań, klub sportowy Prosta Kalisz, klub sportowy Wielkopolanie, klub sportowy Ziętek Team Kalisz, LZS Poprawa Siedlików i MUK Sport Opoczno, a także gospodarze tych zawodów, zawodniczki i zawodnicy Polonii 1912 Leszno. A podpowiadają tutaj panowie, że jest jeszcze zespół Center Odolanów. Center Odolanów. Przepraszam, ale nie miałem na wykazie. Również oklaski dla zawodników Odolanowa. Opiekę medyczną będzie sprawowała firma Eskula doktora Wełyczki i jak zawsze miejmy nadzieję, że ta ekipa będzie bezrobotna. Witam ja również bardzo serdecznie
rozpocząłem 21 rok spikerowania na zawodach organizowanych przez sekcję boksu i kickboxingu Polonii Leszno. Moje nazwisko Mieczysław Sędzia. Dziękuję bardzo i za chwilę przystąpimy do walk. Ring wolny, pierwsza runda. Przyspiesz!
Przepuść pierwszy ten, pierwszy atak przepuszczasz i wchodzi. Tam trzeba zwracać uwagę, bo są dopisane walki, nie wiem, 5A, 10A, 12A, tak, żeby zwracać uwagę, ale pierwsza będzie normalnie, będzie walka numer 12, a później będzie walka numer 12A i później dopiero będzie walka numer 13. Słyszysz? Wyżej,
Noga, noga! Człowiek, noga!
Przemek, po przepuszczeniu nie stój, tylko zaatakuj, a ty robisz przepuszczenie dobrze i staniesz w miejscu i on ci wtedy robi dwa ciosy. Po przepuszczeniu to masz i atak. Yeah.
Warszawy, Prostawalić i Szulczek na Olinka poprawia się wników. Do walki 11 przygotował się Geret Płaszczyk. Kolejna Szerok i Tomasz Wołk poprawia się wników. Dawaj, Orki! Pierwsze ostrzeżenie za uderzenie po komendzie stop. Czas, walcz! Walce 10 stosunkiem głosu dla Dojennego wykrywa Przemysła Pinieta na Pomina Leszczyn. Hop, pierwsza. Teraz! Decyzja. O, właśnie! Pierwsza, Nikola. Pierwsza. Tak, teraz! O, właśnie! To teraz do Nikola. Po tej prawej nodze mocno bok. Hop. Tak, bardzo ładnie. Minutka jeszcze. Tak. I pierwsza, Nikola. To co teraz? Hop, już po tym kopnięciu. Tak. Nikola, pierwsza. Raz, dwa, noga, hop, dawaj. Tak, noga. Nikola, lewy, prosty, prawa noga, tak. Lewy, prosty, prawa noga, hop. Nikola, nie słuchasz. Hop, noga, tak, więcej.
minutki, 20 sekund. Dawaj, pierwsza. Pierwsza, Nikola. Lewy prosty, prawa noga. Pierwsza. Lewy prosty, prawa noga. Pierwsza. Noga, tak. Trzymaj ją do końca. Pierwsza. Do końca jedziesz. Co za przystanki robisz? Do końca. Pierwsza, pierwsza, tak. Dawaj, Mera! Dawaj! Ciszy!
Zapraszam. Zawodniczki też się odbywa. Zapraszam. Możesz się też. Mógł,
dawaj. Już teraz ty zapach trochę. Tak? Jest! Dawaj, jak trafiła. Pokojnie, pokojnie, Gabi. Thank you.
walki numer 24 nie będzie. Nie będzie również walki numer 32 i 33. Nie ma stania, nie ma stania! Dawaj, Maja! Jedzie! Dawaj, Maja!
Z prawego zacznij! Halo.
Nie ma mnie, Prawo! Przyciśnij! Prawy z miejsca i noga. Stawaj się może. Dalej, bo inni też są. Nie zgłaszał. Dobra,
I bardzo do 67 kg wygrywa Damian Wolf, Fight Club Zielona Góra. I do dekoracji zapraszamy też pozostałych zawodników tej kategorii wagowe. Belgier, Krystian. Sędziowie, możemy? Czas. Czas. Walki. Dwoje, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8, 9.